Simonu, dzisiaj zaczynamy od unboxingu. Mamy tutaj lutownicę z Parkside'a. To jest Soldering Station. Tak ono oto wygląda. Opakowanie jest niezbyt ciekawe. Nie wiem, gdzie ustawić telefon. Mamy to. Proszę, tutaj unboxing na mnie jest gruby. Też w samym środku jest to wszystko. Mamy samą stację, jakby mamy taki koszyk na samą tą i instrukcję. I to jest wszystko, więc sobie zaczniemy od wsadzenia tego. O, nie tutaj rozkręcamy to. Tutaj trochę, tak tutaj damy. Zabezpieczone, jakby nie wiem. Kabel na to chwilę wyrzucamy. Mamy tutaj samą lutownicę. W sensie, no wiecie, to najważniejszy element. Grody są wymieniable, czyli można sobie odkręcić grot i sobie go wymienić. W zestawie dostajemy jeszcze jeden grot, taki płaski, on jest tam gdzieś w środku, ale mi się go nie chce wyciągać. Tutaj mamy regulację temperatury, tutaj między innymi taka jedna z rzeczy, wyłącznik oczywiście, tutaj jest miejsce na gąbkę do czyszczenia lutownicy, niby jeszcze tutaj niby czyścimy. Mamy regulację temperatury od 100 do 500 stopni Celsjusza i tutaj mamy w środku, i tutaj mamy taki pojemniczek, który mamy cynę, jedna grubsza, druga ta, kompletnie się na tym nie znam, więc wam nic nie powiem. Więc ja sobie to może wyciągnąć w sumie. I to w sumie to tyle. Więc mamy tam oto lutownicę. W porównaniu do tego kabla jest jakby to nieco troszeczkę grubsza izolacja. I to w sumie dosyć ważne, żeby to była grubsza izolacja, bo ostatnio lutownicę jak używałem, no to prawie przypaliłem kabel. Nie byłoby ciekawie. Więc to ja ją sobie ustawię w jakimś takim miejscu. I sobie może ją dzisiaj przetestujemy. Chyba ją przetestujemy dzisiaj od razu. Dobra, więc teraz wkładę sobie tą lutownicę. Nic nie waliło. Ustawmy około 400 stopni. No i sobie teraz poczekamy. Ja sobie w tym czasie już ciągnę cynę. Nie mam topnika, więc go nie użyję. Ale kiedyś ogarnę ten topnik, więc spokojnie. I dzisiaj sobie po raz kolejny spróbujemy coś zrobić z naszymi kochanymi sławkami, które się nie udało skręcić. Spróbujemy polutować, bo w sumie tak czy siak nie mam nic do roboty. Znaczy mam do roboty jakieś ładniejsze rzeczy, no ale mi się nie chce. Więc dlatego wziąłem sobie już tej cyny, no i czekamy aż się nagrzeje lutownicę, bo sobie mogę ją trochę wcześniej odpalić, ale wziąłem sobie stamtąd tą folię, tutaj to wziąłem sobie, tutaj przyniosłem, żeby tutaj właśnie robić tutaj, nie dlatego, że tutaj wiadomo jest wygodniej, w ogóle to biurko, jak będę miał pieniądze, to muszę przeprojektować, czytaj pewnie jakoś po nowym roku przeprojektuję troszeczkę to biurko, bo trzeba ci kupić przetłuczacze USB, następny przetłuszacz USB, kable HDMI, więc teraz czekamy aż się nagrzeje i robimy coś. Dobra, już coś tutaj śmierdzi, bo się miało trochę palić. W ogóle to skrętki używam. Nie wiem, czy tak w sumie można, czy jakby skrętka się polutuje, no ale jest mieć w skręce, więc na logikę no, uznałem, że powinno być git. Zobaczmy, czy troszeczkę jeszcze podkręcę sobie temperaturkę. Zacznijmy od tego, żeby wziąć tutaj i pocynować sobie trochę te... Nie wiem, czy to robię bez sensu. Może być tak, że to robię bez sensu. Kozak. Chyba głośnika dotknąłem. Ale potężnie zbudowane. Mm.
Ładnie nabiera. Zapomniałem, że metal się nagrzewa. PHP przede wszystkim. Dobra, spalę tą izolację. Na śmierci. O, odpadło. Moje, bo to jest w ogóle pierwszy raz, bo lutuję swój, pierwszy raz, drugi raz lutuję w swoim życiu. Pierwszy raz lutownicą do takiej elektroniki. Za pierwszym razem prawie się zabiłem. Telefon. Ja bardzo zniszczyłem podkładkę, tylko trochę. Jest jakaś pamiątka, tu gdzieś była po pierwszym, teraz jest po drugim lutowaniu. Samo lutowanie wygląda bardzo profesjonalnie. Dobra, z tego powodu, że tutaj nagrywam telefon, to zobaczmy, nie działają, bo chcę. Powiem tak, skoro te słuchawki inaczej jak nie działają, no to pomysł mam taki, żeby... No i cóż, dobry plan jest taki, że utnę troszeczkę tego kabla. Autentycznie go utnę i polutuję wszystkie kable, które tutaj są. I zobaczmy, jak nie będzie działać, to wtedy wiadomo, wyrzucę i po prostu się poddam. Tylko teraz to zrobię trochę bez was. Dobrze, szkoda, że ten... Wow. To jest 500 stopni. Okej, okay, mamy polutowane te powiedzmy 3. Tutaj synę sobie naniosłem. W dwóch mi się izolacja zniszczyła. Skręciłem sobie temperaturę, bo miałem 450. Skręciłem do około 300. Więc nie wiem, czy przewody, a tylko dwóch potrzebuję. Nie, trzy. To nie wiem, czy to się będzie tutaj trzymać. Dobra, najgorszy lód jaki w życiu widzieliście i to jest właśnie tutaj. Tutaj jest takie coś, co dostałem niby do czyszczenia tej lutownicy. No bo to działa. Tylko, że to trochę jednorazowe jest. I śmierdzi trochę. Tak to wygląda w tym momencie. Jest to wtopione w tą oto tutaj podkładkę. Ale inaczej nie chce działać. Powiem tak, jeżeli to się uda zlutować, to będzie działać, no to będzie jakiś cud. Bo w tym momencie jak to wygląda no gorzej niż źle. Ale tak jak mówię, w jakiś sposób działa, włączam lutownicę. Więc teraz się otwarza piosenka. Jak widać, słyszycie. Nawet nie słyszycie. Słyszycie, działają, ale na taki samym, działają w taki sam sposób, jak działały przed tym, zanim w ogóle coś ruszałem tutaj, czyli w ogóle działają już, więc powiedzmy jest jakaś szansa. Tutaj najwięcej chyba chodzi o ten przewód, który tutaj właśnie jest. Górnie lutowałem, go tutaj zabezpieczyłem, ale jak widać, mogę dużo go zlutować. Nie mam kompletnie doświadczenia w lutowaniu, więc jest to ciężkie. Jak tutaj dalej zajdzie, to jeszcze cena mi się skończy. A to tak myślę, że to chyba powinno się jak... Bo to jest takie niby do czyszczenia lutownicy. I teraz to myślę, że to chyba jak... Kiedy jest zimna lutownica, to chyba czyścimy. Nie wiem, więc ja słuchajcie, lutuję ten ostatni przewód. Ja to lutuję gorzej źle i wiecie, więc jakby... Wam po prostu nie chcę niszczyć oczu. I w ogóle dla osób, które przynajmniej trochę umieją lutować, to pewnie jest totalny cringe. Więc teraz weźmiemy tutaj muzyka. Gdzie jest muzyka? Lutowałem to, wygląda jeszcze gorzej niż wyglądało. Jest bas. Jest bas, to jest...
Czekaj, ja sprawdzę. Nie wiem w jaki sposób, ale te sławki działają. Teraz pozostało to wyciągnąć. W ogóle to przytopiemy ten kabel, ale nie był to kabel z, nie wiem, lutownicy czy coś jeszcze. Całe szczęście to nie był. Był to kabel, tutaj chyba widać, biały, czyli ten oto kabel. Mamy te sławki. Nie chcę mówić, jak to źle wygląda, bo to wygląda źle. I każdy chyba o tym wie. Yo, ej, pryskryt, jeb tu kurde, kable przycinam i tyle. A wy nie widzicie, faktycznie, sorry. 11, 12 daily vloga, daję takie rzeczy robię. Rok nagrywania, przez 50 filmów opublikowałem w ciągu tego roku już. Koło 50. Poprawiłbym te luty, ale naprawdę, ja nie chcę już tego poprawiać. Jest naprawdę tutaj nasmarkane tym. To jest tak nasmarkane. Naprawdę to wygląda gorzej niż źle. Z kablem, z kablem ethernetowym i cyną naprawiliśmy słuchawki, które kosztują paręnaście groszy. Ale jest jednak taka satysfakcja, jak wiecie, jak macie, jak kupicie ze słuchawki, to takie ok, no kupiłem ze słuchawki, wydałem złotówkę. Ale jak sobie naprawicie takie słuchawki, jeszcze to wiecie, no oprócz wyglądu, naprawicie sobie, no to jest to kompletnie inne uczucie, inna satysfakcja, kompletnie. Naprawdę. No i to tyle, ja je ogarnę teraz i widzimy się zaraz. Podsumowanie. W jaki sposób to podsumujemy? Działa. Wygląda to aktualnie w taki sposób. Taśma izolacyjna została zaklejona, żeby się kable nie stykały. I następnie zostały nawalone klej pały. Tutaj jeszcze gdzieś widać jakiś lód. Widać go tam. I uwaga, uwaga. Dlatego, że został tutaj nawalony klej pały. Już można się domyślić, że kurde, tutaj za to copyrighta dostanę, co nie? Jeszcze, o, coś za cenę dostanę copyrighta. No więc działa wszystko. Wszystko pięknie działa. Piosenka to było to młody Peter Parker, brudna mopa. Więc oprócz jedynym minusem, no to jest to, że to nie wygląda najlepiej. Ale pamiętajcie, że jeżeli coś jest głupie, a działa, to nie jest głupie, więc... O, prawie się wywalił telefon, więc... Ja to sobie jeszcze wezmę troszkę urnę tej klejpały, dlatego że tą klejpałę topiłem lutownicą. 400 stopni było. Więc ja to topiłem lutownicą i tak w ogóle to używałem tej lutownicy dzisiaj pierwszy raz. Na waszych oczach ją rozpakowałem i tak. Tak wygląda pierwszy grot i tutaj już miedź z niego wychodzi. Tutaj już zszedł kompletnie lakier z tej strony i już tutaj widać miedzi. No trochę widać, powiedzmy. Tutaj jest miedź po prostu widoczna i troszkę się zniszczyła góra po jednym użyciu. A drugi grot wygląda... Też jest trochę zniszczony. Więc ogólnie no to lutownica za 50 zł. Wszystko spoko, spoko. Słyszałem, że podobno osoba, która mi ją dała więcej na tą lutownicę niż 50 zł, no to pewnie kupiła sobie browary za 5 dych czy coś. I udaje, no lutownica droga była generalnie, no tutaj. Więc no ja widziałem tą lutownicę w sklepie po 5 dych, więc raczej za 100 nie była. Bo albo takiej przeceny nie było, albo byt było tak jak było. Słaba to trochę lutownica w sensie, nie wiem, te groty w sensie jakoś. Ale nawet sama kolba lutownicza, no to czy kolba powinna tak wyglądać po jednym dniu? Po jakiejś godzinie używania, gdzie to było jakieś 30-40, no dobra, półtora godziny używając, z czego jakieś godzina to była grzanie, że ona była cały czas jakby pod nagrzewana była ta lutownica, ta kolba. I tutaj też zaczął schodzić lakier. Więc nie wiem, czy to jest dobrze, że tak się dzieje po jednym użyciu. Generalnie no to uważajcie. Sparkside'a są dobre narzędzia w Lidlu, ale akurat jeżeli chodzi o tą lutownicę, to nie byłbym taki pewien zakupu. To było tyle, taka moralna rada na koniec. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się jutro. Cześć. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, orka, skurwysyna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo... Kurwa... JD, kurwę.